mi się nie chce. Ach, tak mi się nie chce. Ale kiedyś się wezmę i przestanę śpiewać. Cześć, siemano! Witajcie w kolejnym filmie. No wiadomo, z cyklu odbudowy spalonego Pajero. Dzisiaj niewiele nowości będzie. Oczywiście będziemy z dawcy wyciągać poszaną elektrykę. No tu powtarzamy te same czynności, co w pierwszych odcinkach. No ale też wam tak w skrócie nagram wszystko, jak to przebiegało. Ale chcę wam coś pokazać. Jak wiecie, jakiś czas temu zabezpieczałem blacharkę przed rdzą i podkładem epoksydowym. No, żeby nie skłamać, no minęło już parę tygodni od tego czasu. Auto dalej stoi. No, oczywiście, no nie było to w jakiś sposób zasłaniane, no bo na czynniki atmosferyczne mają na to działać, nie? Więc że tyle, co maska zamknięta i nic więcej. Chcę wam pokazać, jak wygląda cała ta blacharka po tych kilku tygodniach. Sam jestem troszeczkę zaskoczony i się zastanawiam, co poszło nie tak. No nie wiem. Chodź tam, pokażę wam, o co mi chodzi. A mianowicie chodzi mi dokładnie, może tutaj będzie lepiej widać, o tego typu rzeczy. Tak jak tu. Myślałem, że to jest po prostu taki nalot z grubsza. I że pod palcem to zejdzie, ale widać, że to no nie chce schodzić. Tu dość grubo było przecież nakładane tego wszystkiego. Tutaj to nawet widać, że w ogóle się podkład nie przyjął. Może było za mokre i zmyło go po prostu. No ale co nie zmienia faktu, że miejsca, gdzie było zabezpieczane wszystko, no rdza wychodzi. Znaczy, no tu w tym miejscu może nie było dokładnie zabezpieczone, no tutaj może wychodzić, no ale na przykład tutaj, o, no wyostrzę, nie chcę zbytnio wyostrzyć. No pod szmatką nie chcę to zbytnio zejść, tak nie do końca. Tutaj to chyba brud jest, no ale tutaj nawet było to dość dokładnie zabezpieczane, no i jednak coś się pojawia. I teraz pytanie, czy to jest po prostu powierzchowny nalot, czy to faktycznie zacznie dalej przeżerać rdza ten podkład i będzie znów wszystko rdzewieć, czy po prostu ja coś źle zrobiłem. Nie wiem, zastanawiam się. Niby wszystko według zaleceń producenta, no ale mogłem się gdzieś pomylić. No, ale nie wydaje mi się, no, nie jest to zbyt skomplikowana procedura. Ale dobra. Nie będę się tym teraz przejmować. Będę to obserwować. Zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. No i co? No, najwyżej będziemy później podejmować jakieś kroki w działaniach. A dzisiaj będziemy z dawcy wyciągać elektrykę. Czyli lampy do demontażu, zderzak przedni do demontażu. Wszystkie zbędne elementy, czyli wiatraki, nie wiatraki, no i żeby się dostać do elektryki. No i prawdopodobnie już będzie, przełożę chyba cały ten błotniczek. A dlaczego? Bo zależy mi na tej gumaczce. Bo tak jak widzieliście, albo nie, u mnie to ona cała spłonęła, znaczy stopiła się, no musiałem ją zdjąć. A ona niestety, oprócz tego, że jest tu na kołeczki, ręka mi się omsknęła,
na kołeczki przyczepiana, to ona jest jeszcze klejona. A widzę, że ona tutaj też już trochę się obrywa. No po prostu nie chciałbym, żeby się całkowicie podarła. Więc że najprościejszym sposobem będzie chyba przełożyć cały błotniczek. Znaczy, że błotniczek nie jest uszkodzony. No i tyle. No cóż, będziemy działać dalej. Pompy na razie nie zrobię, ponieważ problem jest z częściami. Akurat ta część, która się uszkodziła, może w ogóle pokażę tą pompę. O. Tu. Ten cały rozdzielacz kąta wtrysku, który się tu ukręcił. O. I razem tu z całym, no cały ten mechanizm, bo on tam się zapiekł, no nie idzie tego w ogóle wybić, że cały ten mechanizm trzeba by wymienić, cały ten rozdzielacz. No ale jest problem, żeby to gdziekolwiek w ogóle dostać. W sklepach motoryzacyjnych, które się zaopatruje, tego nie mają. Nie mają nawet pomysłu, skąd to w ogóle ściągnąć. W hurtowniach tego nie ma. No skądś te części na pewno trzeba brać. Więc dajcie znać w komentarzach, jeśli wiecie, skąd te części brać do tych pomp. Będzie mi bardzo miło. No a teraz, żeby dalej nie przedłużać, no to bierzemy się po prostu do roboty. I działamy. Powiadają, że Japończyki słyną tylko z dobrych części, a blacharkę mają bardzo słabą. Coś wam pokażę. Jednak blacharka w Japończykach ma swoje uroki. To auto swoje lata świetności, jeśli chodzi o blacharkę, to już ma chyba dawno za sobą. Obawiam się, że tutaj to nawet neutralizator rdzy by nie pomógł. Że w tym aucie, żeby w ogóle, żeby to auto jeszcze jeździło, to albo kompleksowa odbudowa całej blacharki, albo tak naprawdę to tylko pozostaje mu offroad. Przerobić go na zmotę i topić w bagnie. Bo tu więcej do niczego się nic nie nadaje. Chociaż tutaj to w ogóle już kielicha nie ma. Oddzieliło się wszystko. Tu widać jakieś włókno szklane, czyli ktoś coś próbował łatać, ale widać, że z mizernym efektem.
Ile tutaj syfu zostało. No cóż. Dobra, bierzemy się dalej z elektryka. Ciągle pada, nic nie dając nam oczywiście zrobić przełku, bo ciągle pada. Jak my mamy w ogóle skończyć ten projekt, skoro ciągle pada? Już od kilku dni, a w zasadzie cały tydzień ciągle pada. I ciągle pada. Jak tutaj pracować? Jak tutaj realizować projekt? Jak tutaj nagrywać, ja się pytam. Już siódmy dzień rzędu ciągle pada. Nic dziwnego, że już po prostu wymyślam jakieś piosenki na poczekaniu. Ale tak, wiem, fałszuję, więc że przestanę śpiewać. W ogóle nie umiem śpiewać, no od tego trzeba zacząć. Dobra, kochani, na dzisiaj to będzie tyle. Tak, wiem, też mam takie wąskie hity, jak Hitler. Prawie jak Hitler. A tylko dlatego, że poprzedni właściciel, znaczy poprzedniego właściciela tego auta, to powinno się za przeproszeniem, za
to co ma między nogami powiesić na suchej gałęzi za to, jak doprowadził to auto do takiego stanu. Matko kochana jedyna, tu jest wyciek na wycieku. Znaczy w zasadzie wycieku to może nie ma, ale ja nie wiem, olej to chyba jak zalewał do silnika, to lało po silniku, a nie do silnika. Jest po prostu wszystko usyfiona. Dosłownie wszystko. Cały dół silnika zażegany. Już nawet nie chciało mi się nagrywać, bo szkoda mi było brudzić kamerę. Ale to i owo na timelapsie się nagrało. Będzie dzisiaj odcinek taki bardziej pod muzykę. No i co? Elektrykę prawie się wyciągnęło. No, została tylko akcja w kabinie do dokończenia. No i będziemy przekładać do naszego autka. Będzie pewnie w kolejnym odcinku już będziemy montować elektrykę do naszego Pajeraka. Jędrze, na dzisiaj to będzie tyle. Jeśli ci się podobało, to zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i co? Zostaw komentarz po sobie po prostu, żeby było wiadomo, że już obejrzałeś to. Że dotrwałeś do tego momentu, by zobaczyć mnie taką moją facjatę. Niezbyt piękną. Dobra, nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!